Dzień dobry, a w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, które zadaliście mi w wiadomościach, w mailach, dlatego odpowiadamy wideo, no bo jest już tego już naprawdę za dużo. Proszę Państwa, chodzi o panikę w sferze mobilnej fotografii 2.24. A panika jest związana z firmą Xiaomi i serią 14. Chodzi dokładnie o parowanie obiektywów, czyli gdy yy, nasz ulubiony yy, smartfon jest w przestrzeni chłodnej, czyli powiedzmy no, 3 stopnie niżej, i zaczniemy używać aparatu fotograficznego, w serze wideo czy foto również, może nastąpić skroplenie pewnej cieczy między szybką a obiektywem urządzenia, co spowoduje brak możliwości wykonywania poprawnie no, zdjęć i wideo. Patrzę, czy dźwięk dalej, mam bo mikrofon nowy. Proszę Państwa, ja o tym mówiłem już z Xiaomi 11. Z Xiaomi 12 nawet nagrałem wideo. Można sobie sprawdzić na kanale, jest wideo. Nikogo to nie interesowało w zupełności i dosłownie. To samo miałem z Xiaomi 12X, 13. 13 Pro, 13 T, ale nie miałem tej przypadłości z Xiaomi 14. A miałem już wszystkie od nich modele Xiaomi 14, 14 Pro. Tu widzimy, ten nie ma takiej przypadłości. I 14 Ultra również takiej przypadłości nie miało. A te smartfony kupiłem w Trading Shenzhen. Link w opisie. Brak tej przypadłości i to mi się podoba, ale okej. Okay. Jak ja sobie poradziłem z taką e, przypadłością? Dlaczego mówię przypadłość, a nie wada? Z tego względu, że wystarczyło w moim przypadku wyjąć kartę SIM, włączyć nagrywanie na, no nie wiem, 20 minut, pół, pół godziny, aż się rozgrzeje porządnie i nagrywanie się samo wyłączy, bo będzie przegrzany. I to pomogło. To powietrze wyszło, oryginalne z dalekiego kraju, może wilgotne nawet, a yy, polskie nasze suche piękne wlazło. I było wszystko później w porządku. Pisałem do Szajomi, ale nie Szajomi Polskę, Szajomi Europe to jest nie, Xiaomi China. Do stricte źródła. I odpisali mi, że jest możliwość taka, możliwość, nie wiem, to można tak bardzo to brać ym, scep sceptycznie, że klej, który został wykorzystany tutaj dookoła, yy, tutaj z tyłu, gdzie się klei to, to całe urządzenie, bo to jest sklejone, prawda, to nie znam tego, yy, może wydzielać właśnie yy, pod tymi temperaturami jakąś substancję, która się właśnie skrapla. Ale myślę, że jest to jakaś tam ich yy, historyjka, bajka. Raczej w moim przypadku Myślę, że jest po prostu powietrze, w którym produkują te smartfony. Fabryka znajduje się w dalekim kraju, gdzie jest wilgotno. Yy, no i tam ta wilgoć zostaje. Po prostu. Ale mogę się mylić. Nie jestem inżynierem, można było powiedzieć. Dlaczego mówię panika? No dlatego, że no, ja już o tym dawno mówiłem, ale ja taki malutki youtuber taki no to nikogo to nie interesuje, prawda? A gdy przypadkowo yy, trafiło się to yy, najpiękniejszemu youtuberowi, najwspanialszemu, jednemu z największych w Polsce, który ma milion subskrybentów, no to media już wszystko rozdmuchały, ludzie zaczęli wariować, co się dzieje? No właśnie, no to stary news, to proszę Państwa. Ale, tak jak mówiłem, u mnie to się w ogóle w 14 nie wydarzyło. Niektórzy już wkładali do lodówek te smartfony, robili cuda, inni influencerzy jechali po tych smartfonach jak, po, już nie będę mówił, jak, jak po kim, że to, że srak jest, że tak nie, nie. Dlaczego nie jechali wcześniej? No przecież to już jest od dawna. Na to pytanie nie mam odpowiedzi. No może tak testują te smartfony, a albo nie testują. I to byłoby niefajnie, bo ja jednak robię wszystko z tymi smartfonami, żeby się coś stało, a nic się nie dzieje. No, niektórych się przegrzało, też chyba to nikogo nie interesowało, w niektórych grać nie można było w grę i streamować jednocześnie, po 15 minutach już się nie dało, a też nikogo to nie interesowało, nikt o tym nie mówił, no... Czyli jednak e, wystarczy mieć dużą siłę tutaj e, zasięgową i można zrobić panikę czyli, e, w sferze internetu. I, I tak to wygląda, po prostu. Link w opisie do pięknych smartfonów. Recenzja wkrótce, bo smartfon naprawdę zacny, mi się podoba. Jest genialny. Ja polecam i pozdrawiam.